28, słuchajcie, jakby nie patrzeć. Łukasz, dzięki. Naprawdę super mundial dla mnie. A jaka jest historia za tym, że akurat Skorup tobie rzucił? Wiesz co, no Skorup kończył rozgrzewkę i akurat szedł jako jedyny, zobaczył, znaczy wie, zaczął, że tak powiem, ściągać i patrzył się na trybuny. Podniosłem rękę, rzucił do mnie i mam. Więc wiesz, naprawdę szapoba. Będzie co opowiadać już. Przyjechaliśmy do futurystycznej miejscowości Lusail. Futurystycznej ze względu na architekturę, którą widzicie tam bardzo, bardzo w oddali, ale i także można uznać, że z okazji mistrzostw ten zaskakujący pomysł związany z namiotami. Za chwilkę zobaczycie, jak mieszka się w takiej wiosce złożonej z wielu set, może nawet tysięcy namiotów. Przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie polskich kibiców, by zobaczyć, jak wyglądają ich włości. Dzień dobry, Adam, cześć. Dzień dobry, Adam, witam serdecznie. Cześć, siema, cześć, Adam. Jak pole namiotowe w Szwajcarii, bym powiedział. No dokładnie tak wygląda to. Pięknie. Ja byłem... Czemu kłamiesz? Proszę pana, przede wszystkim to jest pan na Szubskiej. Byłem w Szwajcarii. Chodzi mi o to, że tam też jest tak czyściutko, wszystko ładnie, pięknie, posprzątane. No tutaj jeszcze... Nie, słuchajcie, naprawdę tutaj śmigają ci ludzie, cały czas stoją przy boksach, czy toaletach, przy tych wszystkich umywalkach, naprawdę czyszczą. No dbają o to, no. To nie wygląda jak typowe polskie pole namiotowe, na którym wszyscy są głośni, dużo się dzieje. Tutaj jest spokojnie, bo jest też bardzo gorąco, ale ochrona pyta co 3-4 minuty, czy mamy zgodę na nagrywanie, czy i skąd w ogóle jesteśmy. Także porządek jak najbardziej jest. Siemka, to ja w lustrze w namiocie. Są i polskie flagi. No ale to co trzeba zobaczyć, to łóżko, zobaczcie. Podobno bardzo wygodne. No wygląda jak takie, nie wiem, z IKEA albo z jakiegoś sklepu meblowego. Ale materac rzeczywiście jest wysoki i chyba dobry jakościowo. No i co, jest lampka. Są przygotowane takie chyba nawet europejskie wtyczki, zobaczmy, bo to jest duży problem. A, super! Dokładnie 500 zł za łóżko od osoby, czyli w przypadku dwóch osób na dwa dni 2000. No to jest dość drogo, ale trzeba też powiedzieć, że no postarali się Katarczycy chyba, tak nie jest najgorzej. Ja tak sobie myślę, że nie mamy co narzekać, trzeba, no mamy mundial, to trzeba się cieszyć tym, że on jest, trzeba się docenić to, że możemy tu być, że możemy się cieszyć futbolem. Domki są zamykane na kłódki, na kot po prawej i po lewej stronie kłódeczka, które trzymają zamek błyskawiczny, no i tak wygląda zabezpieczenie naszego domu. Natomiast oczywiście nie tylko kłódeczki nas chronią, ale także i kilka przejść, w których znajdują się ochroniarze. Tutaj znajduje się recepcja, gdzie meldują się wszyscy fani, którzy przyjechali pospać trochę w Katarze. Jest i plan całej tej zony razem z plażami. Na środku parkingu postawiony taki wielki namiot, gdzie ludzie się odprawiają i przechodzą do swoich namiotów. O ile przed wylotem miałam wątpliwości, tak teraz myślę, że no naprawdę. Wystarczy rano się obudzić, spojrzeć na tą wodę i myślę, że gdyby ten pobyt trwał dłużej, nie wiem, tydzień, 10 dni, no to rzeczywiście mogłyby doskwierać tutaj jakieś niedogodności. Natomiast my śpimy tutaj tylko dwie noce, więc no... Po prostu przyjęliśmy, że tak jest, akceptujemy to i lecimy dalej.